Cześć, zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będziemy tłumaczyć zdania z bezokolicznikiem z tu. Nasze pierwsze dzisiejsze zdanie to: mała dziewczynka boi się chodzić do szkoły. I to jest właśnie takie typowe zdanie z bezokolicznikiem z tu, czyli zdanie, w którym właśnie znajdują się dwa czasowniki, ale pierwszy z nich nie jest czasownikiem modalnym ani czasownikiem czucia, czyli po tym czasowniku, po tym zwrocie Angst haben, mamy oczywiście bezokolicznik z tu. Jak przetłumaczymy takie zdanie z bezokolicznikiem z tu? Jeżeli macie ochotę zrobić to samodzielnie, to oczywiście zatrzymajcie w tym momencie filmik, spróbujcie przetłumaczyć, a następnie sprawdźcie z moim tłumaczeniem. Mała dziewczynka. Dziewczynka to oczywiście das Mädchen. Pomiędzy rodzajnikiem a rzeczownikiem musimy wstawić przymiotnik mała, czyli das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen hat Angst, czyli boi się. I teraz druga część zdania to właśnie będzie ta część zdania z bezokolicznikiem z zu, czyli chodzić do szkoły. In die Schule zu gehen. Czyli już w tej drugiej części zdania nie mamy podmiotu i tym samym czasownik nie jest przez ten podmiot oczywiście odmieniony. Znajduje się na końcu w formie bezokolicznika, a przed tym bezokolicznikiem pojawia nam się zu. Das kleine Mädchen hat Angst in die Schule zu gehen. Kolejne nasze zdanie z bezokolicznikiem z zu to: mamy zamiar zwiedzić cały Berlin. Jak powiedzieć mieć zamiar? Takim najczęściej używanym zwrotem jest die Absicht haben. Die Absicht haben oznacza właśnie mieć zamiar. Ich habe die Absicht etwas zu machen, czyli mam zamiar coś zrobić. Znowu widzimy, że pojawił się bezokolicznik z zu. Ich habe die Absicht etwas zu machen. Oder ich habe Absicht etwas zu machen. Tutaj mamy nasze zdanie, to mamy zamiar zwiedzić cały Berlin, czyli wiemy już, że ta pierwsza część zdania to będzie po prostu ich habe die Absicht. Ale my tu mamy zamiar, więc wir haben die Absicht, mamy zamiar, przecinek cały Berlin, czyli ganz Berlin. I na końcu oczywiście zu i bezokolicznik, czyli zu besichtigen. Czasownik besichtigen oznacza zwiedzać. Możemy zwiedzać zarówno muzea, jak i właśnie miasta. Wir haben die Absicht ganz Berlin zu besichtigen. Trzecie i ostatnie nasze zdanie z bezokolicznikiem z zu to: jest zdrowo wcześnie rano wstawać. Jest zdrowo, to będzie właśnie pierwsza część naszego zdania, czyli es ist gesund, jest zdrowo. I takie właśnie jak mamy początki zdań, pierwsza część zdania, jeżeli właśnie, że jest zdrowo, jest miło, jest interesująco coś tam robić, to właśnie to jest też taki typowy początek zdania, pierwsza taka typowa pierwsza część zdania, gdzie w drugiej części zdania pojawi nam się ten bezokolicznik z zu. Tutaj właśnie mamy jest zdrowo, czyli es ist gesund. Wcześnie rano ten zwrot to morgens früh i wstawać to czasownik rozdzielnie złożony, czyli aufstehen. Typowo wybrałam, celowo wybrałam zdanie z czasownikiem rozdzielnie złożonym, żeby Wam pokazać, że właśnie to zu powędruje nam przy takim czasowniku rozdzielnie złożonym pomiędzy przedrostkiem a czasownik, czyli będzie aufzustehen. Es ist gesund, morgens früh aufzustehen, czyli jest zdrowo wcześnie rano wstawać. Mam nadzieję, że zdania z bezokolicznikiem z zu nie są dla Was problematyczne. Następnym razem przetłumaczymy sobie zdania z bezokolicznikiem bez zu i podam Wam całą listę czasowników, po których właśnie tego zu nie ma w drugiej części zdania przed bezokolicznikiem. Do zobaczenia już za tydzień.